pomysł zrodził się przez przypadek. Będąc u mojej przyjaciółki w Szczecinie, zauważyłam pięknie kwitnącą i pięknie pachnącą roślinkę z niezliczoną ilością pszczół i trzmieli. Zapytałam, co to, powiedziała, że lawenda, więc jadąc z powrotem pociągiem, wracając do domu, zdecydowałam, że posadzę sobie 50 krzaczków. I z tych 50 krzaczków na dzień dzisiejszy, po 10 latach, bo mamy w tej chwili aluminiowy jubileusz, czyli 10-lecie, powstało 3000 roślin. Lawenda generalnie jest rośliną bardzo miododajną, jak tutaj widać, mamy mnóstwo pszczół, trzmieli. Generalnie tak, mamy 25 różnych odmian, z każdej odmiany robimy coś innego. Z części robimy rękodzieło, suszymy, z drugiej części robimy hydrolaty i olejki. Absolutnie od początku do końca destylujemy, moje chłopaki, mój narzeczony z moim bratem destylują olejki z hydrolatami. Ja z bratową zajmuję się rękodziełem, mama plecie przepiękne wianki, a tata przepiękne bukiety. Wkładamy kwiat lawendy razem z ładygami do destylatora, alembika miedzianego. Na zasadzie pary wodnej podgrzewamy, przechodzi przez chłodnicę, schładza się i rozdziela się na olejek i na hydrolat lawendowy. Piękny zapach to przede wszystkim i cudowne miejsce. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu na weekend, no i akurat bardzo lubię lawendę, szukałam tych plantacji lawendy. I znaleźliśmy to miejsce. Natura tutaj ogólnie, piękna instalacja tutaj, pomysłowa instalacja do olejków, bardzo pomysłowe, no i no życzę powodzenia, jak najwięcej takich miejsc, myślę. Mi się bardzo tutaj podoba, też ze względu zapachu i ładnie tutaj wygląda. Pięknie wszystko kwitnie, czekamy też na ten pokaz destylacji, można zrobić piękne zdjęcia, także jesteśmy pod wrażeniem. Już w zeszłym roku widziałam, że jest takie miejsce, ale jakoś nie udało nam się podjechać, no tym razem jesteśmy.